Myślałam, że jest cały czas o co w Polsce walczyć, bo jak mamy już bardzo dobrą infrastrukturę drogową w centralnej i zachodniej Polsce, to cały czas jeszcze trzeba walczyć o dobre drogi tutaj na wschodzie. Ja nie jestem tutaj zupełnie tak oderwana od rzeczywistości w tej części Polski, bo ta część Polski to pół mojego dziedzictwa. Mój tata urodził się w Grodnie. I kiedy nastały bardzo ciężkie czasy, cała rodzina została przetransportowana do Ełku. I tam się wychował mój tata i ja tam bardzo często spędzałam wakacje. I proszę sobie wyobrazić, że miałam takie marzenie od najmłodszych lat, że kiedyś posiądę kawałek ziemi mazurskiej. I za pierwsze zarobione w telewizji pieniądze, było to w 1992 roku, postanowiłam znaleźć kawałek mazurskiej ziemi i znalazłam ją w gminie Stare Juchy, w miejscowości Gorło. I tam właśnie jest taki mój mały kawałek ziemi, na którym absolutnie nic nie stoi. Mój tata posadził tam 6 tysięcy drzew, one skutecznie zasłoniły przepiękny widok na jezioro. Teraz nie mogę uzyskać pozwolenia na wycinkę. Jeżeli ktoś ma jakiś sposób, to proszę się ze mną podzielić. Ale ładnie wygląda, naprzeciwko jest hotel i hotel powiedział, że oni się bardzo cieszą, że ja, znaczy tata zasadził te drzewa, bo jest bardzo ładny widok. Zaproponowałam, żeby może kupią ode mnie ten widok, ale nie chcą. Ale w każdym razie bardzo, bardzo lubię, to się wychowało moje dzieci, w ogóle wszystkie wakacje zawsze to były Mazury. No później jak wiadomo, no człowiek zwierzę stadne, więc za stadem, za swoimi znajomymi przeniosłam się w kawałek dalej, w inny rejon Mazur, bliżej Mrągowa i Mikołajek, tam teraz jestem częściej, ale na Mazurach i tak jestem zawsze, znaczy kilkanaście bądź kilkadziesiąt razy w roku przynajmniej tutaj przyjeżdżam. A swoją drogą tak... Ponieważ profesor Środa mnie namówiła, żebym przez 7 godzin z Warszawy jechała. Dziękuję za takie pozytywne. Ale było bardzo miło, bo jechałam z pani profesor mężem. Także ja teraz wszystko wiem i to kiedyś wykorzystam. Mam tajną broń w kieszeni. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jak patrzyłam na ten zespół folklorystyczny, to jeszcze jedne wspomnienia z mojego dzieciństwa wróciły, bo ja 10 lat śpiewałam w takim zespole pieśni i tańca Warsowia, który działał przy Mazowszu. Więc cały folklor polskich ziem absolutnie nie jest mi obcy. I powiem tak, trochę się boję tego słowa wypowiedzieć, bo tu ksiądz siedzi w drugim rzędzie, ale powiem tak, to są moje pierwsze doświadczenia z gender. Właśnie w zespole folklorystycznym. A dlaczego? No to mogą się Państwo domyśleć, patrząc chociażby na ten zespół, bo zdecydowanie więcej fan niż panów. I u nas też tak było, że jak czasami trzeba było dobrać chłopców do dziewczynek, to no niestety niektóre dziewczynki musiały się przebrać za chłopców. I to były właśnie te pierwsze doświadczenia genderowe. One są cały czas dziewczynkami, mamami, żonami, wszystko naprawdę, nic im się nie pozmieniało w głowach. Co więcej, no powiem szczerze, że znaczy, to nie był jakiś wielki przywilej być, będąc dziewczynką, być chłopcem. No ale no trudno, no. To wszystko dla dobra naszej wspaniałej kultury było. I to tak się działo i nikogo to jakoś specjalnie nie dziwiło, tak wszystkim wyszło na dobre i jeździliśmy z występami po całej Polsce, też po całym świecie i pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na koncerty i tam też dziewczynki tańczyły jako chłopcy i wszystko było na swoim miejscu. Ja w ogóle powiem tak, strasznie się cieszę, pani powiedziała, że ja propaguję, biorę faktycznie udział w takich akcjach, które propagują zdrowy styl życia, ale co to jest ten zdrowy styl życia? Nie tylko chodzi o to, żeby tam, nie wiem, ćwiczyć czy coś takiego, to oczywiście też jest bardzo ważne, byłam kardiologa wczoraj, to było pierwsze pytanie, czy regularnie ćwiczę, no niestety nie, ale to nie tylko o to chodzi. Ja się bardzo cieszę, że są takie regiony Polski jak ten właśnie. I uważam, że trzeba je jeszcze mocniej promować, dlatego że to są tak zwane czyste ekologicznie regiony Polski, którymi powinniśmy się szczycić. Ja pamiętam, że byłam kiedyś na takim kongresie gdzieś tam za granicą, gdzie wypowiadał się pan, można to było traktować trochę jako żart, ale później się okazało, że to żaden żart nie jest, a mianowicie, że bardzo niedługo najpopularniejszymi kierunkami turystycznymi to będą tak zwane szlaki pszczół. To będą takie kierunki turystyczne, gdzie się będzie jeździło w te miejsca, gdzie jeszcze są pszczoły, bo pszczoły są wyznacznikiem czystych terenów, czystych regionów. Więc jak tam gdzieś słyszę, że gdzieś jakieś pszczoły znowu umarły, to mnie serce boli, bo
no bo cały czas się zastanawiałam, że my tego kompletnie nie wykorzystujemy. Właśnie na takich spotkaniach i kongresach powinniśmy mówić, że są takie regiony Polski, które są zupełnie czyste, prawda? Gdzie właśnie są pszczoły, normalne zwierzęta w lasach, a nie za siatką, gdzie można zbierać grzyby, nie bojąc się o swoje życie, gdzie można łowić ryby, gdzie są strefy ciszy. I powiem Państwu, że do takich miejsc ludzie w tej chwili uciekają, znaczy za pracą idą oczywiście do dużych miast, ale jak już się w tych dużych miastach nachapią, to uciekają tam, gdzie jest czysto i cicho. I tego tak naprawdę najbardziej nam brakuje w tych wielkich miastach. Chociaż ja powiem, ja jestem człowiekiem miasta, że kocham miasto, ale też bym chciała, żeby wokół mnie było czysto, cicho i żeby nie śmierdziało. I staram się, no, każdy jest jak gdyby w tym swoim, wokół siebie, stara się po prostu było jak najlepiej i jemu, i innym ludziom, ale tak naprawdę gdzieś tam zazdroszczę Państwu właśnie tego czystego powietrza, tych wspaniałych jezior, tych cudownych lasów i bardzo bym tu chciała apelować, ja wiem, że są za chwilę wybory do tych, którzy obejmą władzę w tym regionie, żeby pielęgnowali tą czystość i to, co tak. Tą czystość i to, co jest najcenniejsze tutaj, prawda? Dlatego, że na tym można budować turystykę. Tu można zachęcać właśnie, żeby ludzie przyjeżdżali no po to, co jest najcenniejsze, tak? Czyste powietrze za chwilę będzie po prostu absolutnie bezcenne. I nawet po wykonaniu tych wielu godzin, przesiedzeniu wielu godzin za kółkiem, jak się wysiada z samochodu i można odetchnąć pełną piersią, no to jest, nie ma piękniejszej rzeczy. I można sobie wyjeżdżać gdzieś tam do ciepłych krajów i to też jest bardzo sympatyczne i szukać swoich 10 cm na ręcznik, żeby się położyć nad morzem, ale można też przyjechać w miejsce, gdzie naprawdę człowiek ma szansę no, chyba obcować z tym, co jest najcenniejsze, właśnie z taką czystą, cudowną przyrodą. I ja bym tu apelowała do tych właśnie, którzy mają władzę w swoich rękach, żeby bardzo promowali te regiony, żeby pomagali wszystkim tym, którzy zakładają ekogospodarstwa, żeby, wysłyszałam, że tutaj u Państwa robi się najlepsze w Polsce sery, żeby się promować, żeby zabiegać o ekocertyfikaty, które są w tej chwili na świecie, szuka się żywności ekocertyfikowanej. Jest taki trend, ja produkuję kosmetyki od 8 lat, jest taki trend na świecie, że właśnie odrzuca się wielkie koncerny i wielkie firmy, że ludzie zaczynają szukać tego, co jest od serca robione. Na przykład niesamowita rzecz w Nowym Jorku, no wielkim molochu, gigantycznym mieście, w momencie, kiedy przyszedł kryzys i zostało mnóstwo takich terenów niewykorzystanych po drugiej stronie rzeki. Tu mamy Manhattan, po drugiej stronie rzeki mamy Brooklyn i tam zostały takie fabryki, nie wiadomo było, co z tym robić, nie było inwestorów. W 2008 roku, no wiadomo, te wielkie banki tam zbankrutowały i zaczęło się źle dziać i ludzie wzięli te tereny w swoje ręce i właściwie w centrum tego wielkiego molocha, jakim jest Nowy Jork, założyli takie małe uprawy roślin. I tam cały Nowy Jork w weekendy zaczął jeździć, żeby kupować tam sałatę. Tak się zrobiła jakaś w ogóle niesamowita moda. Nie wielkie centra handlowe, nie dyskonty z żywnością, tylko właśnie jeździli tam, ponieważ widzieli, że ta trawa, że tam wszystko rośnie, tak? Że jest sałata, że jest rzodkiewka, że ona rośnie, on się zrywa. Ktoś tam daje jakąś gwarancję, ręczy badaniami, że to nie używa się chemii do uprawiania tego. I takich rzeczy ludzie w tej chwili szukają, rzeczy, które są produkowane w sposób tradycyjny, od serca, zdrowy i myślę, że takie rzeczy trzeba zdecydowanie promować, a takie rzeczy właśnie tutaj u Was się robi. Także trzymam kciuki za ten region i za to, żeby tu się dobrze działo, żeby się rozwijał, ale mądrze. I żeby po prostu, żeby się nikomu nie udało tego pięknego terenu dziewiczego zniszczyć. Trzymam za Państwa bardzo mocno kciuki, obiecuję, że na pewno będę tu przyjeżdżać. Zawsze przywożę tu wszystkich moich gości, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Zawsze przyjeżdżamy przede wszystkim na Mazury i jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś przyjechał i nie padł z wrażenia. No bo po prostu ten teren robi gigantyczne wrażenie i myślę, że jest na pewno najpiękniejszym terenem w Polsce. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie. Proszę Państwa, a może ktoś ma pytania do Pani Kingi? To prosimy. Nie tylko o Mazurach. Nie tylko o Mazurach? Chciałby Pan... Nie, ale mam kolegę. Ale musi zgodę na kiepstowe. Nie wolno wycinać lasów. Nie wolno wycinać lasów. Nie wolno wycinać lasów. Nie wolno wycinać lasów. Nie wolno
Ta mikrofon w ogóle jest taki pytający. Znaczy ja jestem otwarta. Proszę zadawać pytania, jeżeli Państwo jakieś mają oczywiście. Nie, nie wiem tylko co u byłego męża, ale za tym wszystko wiem. Blady strach. To, ja tutaj jeszcze siedzę, jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, to proszę. Dobrze, dziękuję. A Państwo przemyślcie, jakie pytania byście mieli ochotę zadać dla Pani Kingi. To prosimy teraz Panią Maszę. Dzień dobry Państwu. Teraz to będzie tak śmieszne. Ale ja bardzo zachowam się podle i powiem, że jak Kinga wysiada z samochodu na moim podwórku, to powiedziała, o, pachnie tu jak w Zakopanem. Ja też może zacznę od takich biograficznych spraw, mianowicie ja się tutaj nie urodziłam, urodziłam się oczywiście w Warszawie, a moja rodzina pochodzi trochę z poznańskiego, trochę z lubelskiego, natomiast dom, który mam nieopodal stąd, w gminie Kowalooleckie, zakupił mój mąż, żeby łowić ryby, ale jak tylko go zakupił, to maleńki dom, to przestał łowić ryby. I ja zaczęłam tutaj przyjeżdżać coraz częściej, głównie dlatego, że musiałam kończyć różne książki. I w pewnym momencie, to było chyba w roku 97, po prostu się zakochałam. Znaczy tak się zakochałam, że teraz szukam sposobów, co zrobić, żeby się tu przenieść na stałe. Muszę jeszcze 5 lat poczekać na emeryturę, bo tyle mniej więcej mnie to czeka. I myślę, że właśnie tutaj się przeniosę. Uważam, że to jest jeden z rzeczywiście z piękniejszych regionów, wcale nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Nawet opowiadam moim różnym znajomym, że to jest też bezpieczny region. Widziałam takie mapy w Paryżu rysowane przez różnych ludzi, którzy się boją i antycypują różne kataklizmy i wychodzi, że ten region jest najbardziej czysty. Nikt tu nie będzie rzucał broni atomowej. A nawet jak Rosjanie wyjdą, jeśli Państwo się tego boją, to jak ja mówię, zaczną gwałcić od Łomży. Ale nie wcześniej, przepraszam za ten żart, ale bardzo wiele osób po prostu się niepokoi, co będzie, jak tu wejdą Rosjanie, bo jak wiadomo, jesteśmy dosyć blisko Rosji. No przejdą przez nasze ziemie, nawet kur nie będą jeszcze brali, bo będą wtedy jeszcze dobrze odżywieni. Więc ja uważam, że to jest region cudny i bardzo bezpieczny. Ale oczywiście nie jestem tutaj, żeby Państwu opowiadać, jakie piękne są Mazury, bo one są piękne. Bo oczywiście dołączam się do Kingi z jej no, takim cudownym apelem o to, żeby zachować tę czystość i naturalność, bo to jest coś niezwykłego. Ja szczerze powiedziawszy wykorzystuję wszystkie moje możliwe znajomości, żeby ochronić moje szutrowe drogi, ponieważ wszyscy chcą wokoło asfaltować te drogi. Tymczasem nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę no, asfalt powoduje, że wszyscy szybciej jeżdżą, nie widzą urody tych terenów, a poza tym szutrowa droga jest po prostu zabytkiem w tej chwili. Tak jak przepiękne drzewa, które są wokół tych dróg, to jest coś po prostu przepięknego, zwłaszcza u nas na Mazurach Garbatych. Ale jestem tutaj oczywiście z powodów politycznych, jak się Państwo domyślają. Zostałam zaproszona przez panią wójt, panią Marzenę Sopranowicz, która jest moją dobrą znajomą, a do tego jest członkinią Kongresu Kobiet. Kongres Kobiet to jest taka organizacja, która właściwie nawet nie jest organizacją. My jesteśmy zrzeszone. Kinga też należy i prowadzi nasze konferencje. To jest taki ruch społeczny, który gromadzi kobiety i mężczyzn, a którego celem jest naprawdę bardzo prosta rzecz wpisana w naszą konstytucję, aby wszyscy obywatele byli równo traktowani, mieli równe szanse i możliwości. Ale dzisiaj celem naszego ruchu jest zachęcanie do wzięcia udziału w wyborach przede wszystkim. I to nie po jakiejkolwiek stronie, bo nasz ruch ma charakter polityczny, ale apartyjny, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy, jeśli tu są zwolennicy różnych partii, różnych osób, to jakby nie jest istotne, na kogo będą głosowali. Fajnie głosować na tych, co do których mamy wiarę i przekonanie, że będą troszczyli się o dobro wspólne, a nie o własne interesy. Ale też ja chciałam apelować
w taki frekwencyjny sposób. To znaczy, powiedziałabym tak, jako filozof, demokracja powstała bardzo dawno temu i powstała, jak to mówił Arystoteles, po to, żeby rozwijać człowieczeństwo, a on człowieczeństwo definiował jako bycie kimś, kto rozstrzyga swoje konflikty nie poprzez przemoc, ale poprzez perswazję, poprzez mowę. Demokracja jest tak naprawdę systemem politycznym, gdzie mowa jest jej sercem. Ludzie ze sobą rozmawiają i debatują i w ciągu rozmowy i debaty dochodzi się do wspólnych ustaleń, dochodzi się do konsensusu, zażegnuje się konflikt. Arystoteles bardzo pięknie mówił, człowiek nie jest Bogiem, ponieważ jest śmiertelny, ale nie jest barbarzyńcą, ponieważ nie korzysta z przemocy, ale właśnie z mowy, żeby rozstrzygać konflikty. Demokracja, jak Państwo wiedzą, jest wielkim osiągnięciem Polski w pewnym momencie, w którym udało nam się wyzwolić od zależności niewygodnych, bo też można powiedzieć, nie ma gorszej rzeczy niż zależność od woli innego człowieka. Czasem odczuwają to dzieci, ale czasem odczuwają to z całym dobrodziejstwem inwentarza. Ale zależeć od woli innego człowieka jest rzeczą niewygodną. Najlepiej jest zależeć od samego siebie i od praw, które się stanowi. To jest wielka szansa, wielka możliwość i to jest też to drugie serce demokracji, aby stanowić o samym sobie poprzez procedury, w których uczestniczymy. I mój apel oczywiście jest taki, żeby brać udział w tych wyborach, żeby nie mówić potem, że ci, którzy nami rządzą, są źli albo robią nie tak, jak trzeba. Tak naprawdę demokracja daje nam potworne możliwości i musimy te możliwości wykorzystać. To się wydaje czymś niesłychanie pryncypialnym. My, ja, inne kobiety jeździmy teraz po Polsce. Dziś jest spotkanie w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, w wielu innych miejscach. I chcemy, wspierając oczywiście członkinie Kongresu Kobiet, czego nie będę w żaden sposób ukrywać, ale też nakłaniamy, żebyśmy brali udział w demokracji. Żebyśmy nie narzekali, że demokracja sprowadza się do gadania, bo trzeba pamiętać o wartości tego gadania. To jest to gadanie, które zastępuje przemoc. To jest to gadanie, które, jak mówił Arystoteles, nas wszystkich uczłowiecza. To jest to gadanie, które buduje naszą wspólnotę i nasze więzi. No i żeby zachęcać Państwa do tego, żeby brali udział w tych procedurach, które nam umożliwia demokracja, żebyśmy potem sobie nie mówili, że narzekamy na coś, w czym nie braliśmy udziału. Bierzmy udział, bierzmy odpowiedzialność, bądźmy aktywni, idźmy do tych wyborów i wybierzmy osoby, co do których wiemy, że no, że znają się na ludziach, że znają sytuację, że posiadają pewne umiejętności, że posiadają określoną wiedzę, a przede wszystkim, że są bezinteresowni, bezstronni i troszczą się o dobro wspólnoty, chociaż to dobro wspólnoty nie może być ustalone autorytatywnie, tylko jest kwestią oczywiście negocjacji, w których wszyscy powinniśmy brać udział. Ja ze swojej strony powiem tak, jak robi się takie badania dotyczące cech kobiet i mężczyzn, to w nich wychodzi no to, co Państwo wszyscy znają, wychowując chłopców i dziewczynki. Chłopców się wychowuje jako osoby samodzielne, które pójdą w świat, będą pracować, rywalizować ze sobą, rozwijać swoje ambicje, no i zwyciężać w różnych potyczkach, na rynkach pracy, albo w świecie politycznym, albo w świecie biurokratycznym. Dziewczynki uczy się, żeby reprodukowały pewne cnoty czy pewne zachowania, które są związane z tradycyjną kobiecością, czyli żeby były troskliwe, żeby były zajęte dziećmi, żeby współpracowały, żeby budowały więzi o charakterze horyzontalnym. Od kilku mniej więcej lat różni biznesmeni i politycy, jeśli są rozsądni, zadają sobie takie pytanie, jakie właściwie cechy są potrzebne bardziej społeczeństwu. Rywalizacja, indywidualizm, ambicje i gry, czy współpraca, troska i odpowiedzialność za bliskie. Okazuje się, że nawet w biznesie ważniejsze są te cechy, które tradycyjnie kojarzymy z kobietami. One się bardziej zajmują bliskimi, one bardziej myślą o konkretach, one bardziej zajmują się relacjami, one patrzą się na chodniki, bo wiedzą, jako matki, że tam mogą być dziury, kiedy pcha się wózek i że te dziury trzeba załatać. One się patrzą na to, co będzie z naszymi dziećmi,
czy są bezpieczne, czy są wyedukowane. Ja myślę, że przeszliśmy przez okres różnych walk w Polsce. Mamy swoją niepodległość, mamy naprawdę, proszę mi wierzyć, zwłaszcza jak się jeździ za granicę. Jak się jeździ za granicę, Polska wygląda rewelacyjnie. Po prostu jesteśmy państwem bogatym i mnóstwo ludzi w Europie nam zazdrości naszej pozycji. Ale też od środka jakby myślę, że brakuje nam trochę tych wartości tradycyjnie kojarzonych z kobiecością. Troski, relacji, współpracy i tworzenia takiej wspólnoty, żeby każdy w niej się czuł trochę jak w rodzinie. Dlatego skończę swoje wystąpienie naszym hasłem. Głosujcie na kobiety, jesteście tego warci. A czy ktoś ma pytania do pani Magdy może? Muszą państwo przemyśleć, tak? Dobrze. Proszę państwa, ja chcę jeszcze przywitać gości, którzy dojechali do nas. Panią starostę powiatu węgorzewskiego, panią Halinę Faj. Panią Barbarę Dawczewicz, dyrektora LGD. Prezes, tak. Proszę państwa, no cóż, no teraz bym oddała głos, tak, no trzeba. Wyjść przed szereg i coś powiedzieć. Zapraszamy.